Cześć wszystkim. Ja dzisiaj opowiem o stosunkowo nowej rzeczy, jaka pojawiła się niedawno, czyli o React Native. Ja się nazywam Kamil Pękala, pracuję w Komarchu od około 2,5 roku jako front-end developer. Głównie w zespole projektujemy aplikacje webowe SPA, natomiast ostatnio również pojawiło się zainteresowanie aplikacjami mobilnymi. Testujemy różne technologie, między innymi właśnie React Native. Może nie każdy zna, powiem parę słów tytułem wstępu o samym Reakcie, bo na tym też zbudowany jest React Native. React jest biblioteką JavaScriptową do renderowania widoków na stronach internetowych. Twórcą jest Facebook. Tutaj generalnie pojawia się dużo nowych pojęć, pojawia się Virtual DOM, Reconciliation, nie będę w to w tym momencie wchodził. W każdym razie React sam charakteryzuje się tym, że duży nacisk, największy nacisk położony jest właśnie na wydajność renderowania, a całe aplikacje dzielą się na komponenty reactowe, z których komponenty mniejsze lub większe, z których składa się cała aplikacja. Komponenty reactowe piszemy w języku, który nazywa się JSX. Jest to, można powiedzieć, taki trochę syntactic sugar dla programisty, ponieważ można by było pisać bez JSX-a w stronę JavaScriptie, tak jak widać to po lewej, natomiast od razu gołym okiem widać, że jest to strasznie niewygodne i karkołomne, więc Facebook wprowadził taki język, który się nazywa JSX, gdzie można pisać tak jakby fragmenty HTML-a bezpośrednio w JavaScriptie, ponieważ widoki właśnie w Reakcie piszemy też w JavaScriptie, a nie w HTML-u. No i można w taki łatwy, bardziej zrozumiały dla człowieka sposób pisać coś, co wygląda jak HTML połączony z JavaScriptem. Sama filozofia Reakta, jeśli chodzi o renderowanie tego widoku, to od kodu źródłowego do drzewa DOM wyjściowego jest krok pośredni, czyli budowanie tak zwanego wirtualnego drzewa DOM, a to po to, że właśnie dzięki wirtualnemu drzewu DOM oni są w stanie bardzo wydajnie renderować samo drzewo DOM ostateczne. Po prostu wprowadzają, wyliczają, ile jak najmniej zmian trzeba wprowadzić w tym, co się zmieniło w poprzednim stanie aplikacji do nowego i tylko tą ilość zmian propagują do właściwego drzewa DOM. Sam React Native jest czymś, co Facebook opublikował na konferencji bodajże na początku tego roku. Jest to framework do pisania aplikacji mobilnych. Natomiast jest tutaj trochę inne podejście niż w przypadku na przykład PhoneGap'a, ponieważ React Native nie wykorzystuje WebView, nie osadza WebView w urządzeniach mobilnych, tylko renderowane są faktycznie aplikacje natywne, korzysta się tutaj z natywnych kontrolek UI-owych, a nie z WebView. No, tak jak powiedziałem właśnie, dzięki React Native można pisać w znanym nam czy znanym komuś znanej technologii taką jak jest React, a dzięki temu dostajemy natywną aplikację, która działa wydajnie, płynnie i o wiele lepiej wygląda niż pewnie aplikacje napisane w PhoneGap'ie. Póki co wsparcie dla React Native mamy tylko dla iOS-a. Sam React Native nie ma jeszcze w ogóle stabilnego release'u, oni cały czas coś tam usprawniają, coś tam implementują. Jest w planach w przyszłości wsparcie dla Androida, natomiast kiedy to będzie, nie wiadomo. W porównaniu do poprzedniego screena, jeśli chodzi o React Native, flow renderowania jest bardzo podobny. Piszemy w JSX-ie, krokiem pośrednim też jest Virtual DOM, więc te wszystkie mechanizmy wydajnościowe, optymalizacyjne i tak dalej są tutaj zastosowane. Natomiast dostajemy nie drzewo DOM, tylko dostajemy natywne UI-owe kontrolki, które są wyświetlane w naszej aplikacji mobilnej. Jak w ogóle wystartować z tym? Bardzo prosto. Mając npm-a wpisujemy npm install -g najlepiej React Native CLI. Potem wpisujemy React Native init hello world i dostajemy przykładową taką aplikację. Tutaj po prawej jest struktura folderów, nie wiem, czy to jest czytelne, ale tak pokrótce mniej więcej opowiem, o co chodzi. Jest plik, czy tam folder projektu Xcode'a, którego możemy sobie zbudować Xcode'em i w ten sposób załadować do naszego telefonu. Jest folder iOS, w którym są trzymane wszystkie pliki związane właśnie z samym już projektem w Objective-C, czyli pliki źródłowe, jakieś asety, konfiguracje i tak dalej. Dostajemy plik JS, który się nazywa index.ios.js i to jest główny plik JavaScriptowy, w którym rejestrujemy nasz komponent i skąd będziemy wołać inne składowe, inne pliki JS, w których są nasze komponenty.
Node Modules, ponieważ tutaj możemy korzystać, korzystamy z NPM-a i modułów node'owych. Dzięki temu możemy wykorzystywać jakiegoś, nie wiem, underscora, różne takie biblioteki, wszystko generalnie, co jest dostępne w NPM-ie. No i pakiet JSON standardowo do zarządzania NPM-em. Index iOS.js wygląda bardzo prosto, to są dosłownie cztery linki, nie licząc tego useStricta. Piszemy tak, jakbyśmy pisali w Reakcie korzystając z Webpacka, czyli piszemy tak jak w Node, więc są require'y. Ten awesome app to jest po prostu komponent główny, który chcemy wyrenderować, w którym siedzi cała nasza aplikacja. No i ostatnia linijka de facto służy po to, żeby rzeczywiście tę aplikację zarejestrować i żeby można było ją, żeby iOS wiedział, jak ją wyświetlić. To już powiedziałem. Jeśli chodzi o komponenty, no to oczywiście tutaj nie mamy dostępnych takich elementów jak div czy span bądź inne HTML-owe elementy. Wszystko składa się z komponentów i takimi odpowiednikami na przykład diva i spana w tym momencie są komponenty napisane przez ludzi z Facebooka. Odpowiednikiem diva powiedzmy jest view, odpowiednikiem spana jest text. Raz. Jest. Halo, halo? Dobra, już jestem. Więc tak, sam komponent wygląda bardzo podobnie jak komponent napisany w Reakcie. Dostajemy tutaj za darmo od razu wsparcie dla ECMAScriptu 6, więc możemy korzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw. To jest tam odpowiednio tłumaczone, żeby potem silnik JavaScriptu był w stanie to zrozumieć. Wyciągamy sobie do zmiennych view i text, żeby potem było wygodnie z tego korzystać w samym komponencie. Przykładowy komponent wygląda tak, że mamy po prostu jakiś view, w którym siedzi jakiś tekst. Tutaj mamy atrybuty, style i inne takie. Ze wszystkich rzeczy, które normalnie znamy z Reacta, możemy korzystać. No i wykorzystanie tego komponentu w jakimś innym, dokładnie w taki sam sposób, jak w zwykłym Reakcie w przeglądarce. Jeśli chodzi o style, no to tu jest trochę inaczej niż w Reakcie, ponieważ będąc w przeglądarce mamy CSS-a, mamy mechanizmy przeglądarki, które tego CSS-a rozumieją. Tutaj tego nie ma. I generalnie Facebook wymyślił w ten sposób, że skoro już widoki definiujemy w JavaScriptach, no to style też będziemy definiować w JavaScriptach, co nie wszystkim się podoba i wzbudza wiele kontrowersji, ale nie wymyślili nic lepszego, zresztą ja też nie wiem, jakby to można było zrobić lepiej. I poszli na takie trochę ułatwienie dla nas, deweloperów webowych, ponieważ jeśli chodzi o iOS-a, to wszystkie kontrolki, które iOS wyświetla, są definiowane przez cztery wartości, takie jak współrzędne x-owe, y-owe lewego górnego rogu oraz wysokość i szerokość takiego elementu, powiedzmy tak w skrócie. Natomiast pisząc stronę HTML-owe, bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do używania takich wartości jak padding, margines, jakiś border i tak dalej. I Facebook tutaj, właśnie programiści z Facebooka zaimplementowali większość takich mechanizmów layoutowych i dzięki temu, definiując właśnie te arkusze styli, które wyglądają podobnie jak CSS, możemy posługiwać się takimi wartościami jak dobrze nam znane właśnie marginesy, paddingi. Zaimplementowali również całego flexboxa, więc również możemy korzystać z flexboxa, który, jak wiadomo, dużo upraszcza, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, chociażby wertykalne wyśrodkowanie elementów. Definicja styli wygląda w ten sposób, że wyciągamy odpowiedni obiekt i piszemy coś, co przypomina mniej więcej CSS-a, prawda? Mamy property, które mają jakąś wartość. Wartości mogą być liczbowe albo stringowe, ponieważ to jest, trzeba pamiętać, że to jest JavaScript. I potem możemy się do tych styli odwoływać w naszych komponentach, tak jak to już pokazywałem, ale zaraz jeszcze opowiem szczegółowo bardziej. Jak wygląda użycie tych styli? No więc tu mamy przykładowy widok. Mamy atrybut style, do którego podajemy tablicę tych obiektów definiujących style. Może to nie być tablica, może to być jeden obiekt. Natomiast dzięki temu, że możemy podać również tablicę, jesteśmy w stanie uzyskać coś w rodzaju kaskadowości tych styli, którą znamy z CSS-a. Więc podając taką tablicę, jeżeli dwa obiekty
dwa obiekty w tej tablicy definiują to samo property, powiedzmy pseudo-CSS-owe, to wtedy ten drugi jest ważniejszy. Ten drugi tak jakby nadpisuje ten poprzedni. Jeżeli ten drugi miałby wartość jakoś undefined, no to wtedy tego nie nadpiszę, więc dość wygodnie naprawdę się z tego korzysta. Dzięki temu możemy na przykład użyć takiej konstrukcji, że najpierw piszemy style bazowe, które wyciągamy z tego stylesheeta. Potem podajemy na przykład po przecinku, że jeżeli state jest active, to zapnij nam styl active. Jeżeli ten styl nie jest active, no to wtedy taki end zwróci nam tam jakiegoś false'a czy undefined'a i wtedy to się nic nie nadpisze. Dodatkowo możemy również ad hocowo w tym miejscu wyliczać już konkretne wartości na podstawie stanu bądź na podstawie jakichś innych rzeczy. Daje nam to taki trochę pozór właśnie i pozwala na trochę taką reużywalność tych styli. Nie trzeba za każdym razem dla konkretnego elementu definiować wszystkiego od nowa. Jeśli chodzi o debugowanie, to twórcy React Native też, myślę, dość przemyśleli ten temat, ponieważ można korzystać z dobrze nam znanych albo Chrome Developer Tools, albo jak ktoś by się uparł i wolał, to Safari Developer Tools do debugowania właśnie kodu JavaScriptowego. Nie wiem nic o tym. Raczej nie. Na ten moment przynajmniej. Pytanie było, czy do Firefoxa coś jest? I odpowiedź brzmi, że chyba nie. Jeśli chodzi o debugowanie JavaScriptu na urządzeniu zewnętrznym, czyli nie w symulatorze, to w tym trybie takim podstawowym, o którym teraz mówię, konieczne jest jedynie, aby to urządzenie było w tej samej sieci LAN, ponieważ jest taka opcja właśnie, żeby ten kod JavaScriptowy albo się wykonywał bezpośrednio na urządzeniu, albo żeby się wykonywał na jakimś komputerze, w tym przypadku na komputerze, z którego uruchamiamy i debugujemy i dewelopujemy naszą aplikację. Natomiast ponieważ jest wsparcie dla czegoś takiego, że ten kod JavaScriptowy nie wykonuje się bezpośrednio na urządzeniu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten JavaScript wykonywać na jakimś zdalnym serwerze i dzięki temu, nie wiem, można właśnie podmieniać fragmenty tego kodu i zmieniać zachowanie aplikacji, nie przebudowując samego projektu w Xcode'zie. W podstawowej wersji, jak zawołamy ten tam React Native Init, mniej więcej tak wygląda nasz plik appdelegate.m w Objective-C i tu widzimy dwie opcje. Możemy właśnie, domyślna jest ta, czyli jest jakaś zmienna JS Code Location, która wskazuje na jakiś tam adres HTTP, na jakiś zdalny adres. I żeby to działało, tutaj domyślnie jest localhost, więc żeby działało to debugowanie w ten sposób, no to musimy tu wpisać adres IP naszego komputera, na którym piszemy. Natomiast jeżeli byśmy chcieli testować offline albo w szczególności zdeployować naszą aplikację i wrzucić do App Store'a, no to oczywiście ta opcja nie przejdzie. Więc druga opcja jest taka, że wklejamy do terminala tą linijkę zakomentowaną wywołanie CURL-a, który generuje nam tego bundla i ten bundle bezpośrednio jest już ładowany do urządzenia. Wtedy jak tą linijkę odkomentujemy, to cała aplikacja działa autonomicznie. I korzystając z tej pierwszej opcji, nie ma potrzeby przebudowania projektu w Xcode, jeżeli coś zmienimy w naszym kodzie JavaScriptowym, wystarczy tylko odświeżyć tak naprawdę, co też nam zaoszczędza dużo czasu. I dzięki temu możemy wykorzystać takie dobrodziejstwo jak React Hot Loader, czyli takie narzędzie, które umożliwia, ono tak jakby, jeżeli zmienimy coś w kodzie, mamy wyrenderowany komponent, który jest w jakimś stanie, coś wpiszemy do okienka searcha, coś wybierzemy, coś klikniemy, otworzymy jakiś modal i nagle stwierdzimy, że na przykład, nie, kurde, ten element chciałbym, żeby jednak był, nie wiem, zamieniony kolejnością, inaczej wygląda. Zmienimy coś w kodzie źródłowym, nie musimy nic odświeżać, automatycznie to jest propagowane, React Hot Loader dba o to, żeby stan komponentu był zachowany i z tego możemy też, budując aplikację w React Native, korzystać. Domyślnie dostajemy taką funkcjonalność, że na geście potrząśnięcia urządzeniem otwiera nam się taki action sheet, dzięki któremu możemy w prosty sposób albo przeładować od nowa aplikację, albo właśnie uruchomić debugowanie w Chromie, czy to w Safari, albo jeszcze Live Reload, tylko z tym, że ten Live Reload nie jest aż taki dobry jak React Hot Loader, a mianowicie po prostu jak się zmieni coś w kodzie źródłowym, to przeładowuje całą aplikację. Druga rzecz to są informacje o błędach. Też tutaj mamy trochę wygodę taką, że nie musimy szukać tych błędów gdzieś w konsoli, nie wiadomo w której konsoli, czy w Xcode'zie, czy w jakimś terminalu, gdzie jest to uruchomione.
Wygląda to w ten sposób, że jeżeli jakikolwiek błąd wyjdzie z kodu JavaScriptowego, dostajemy od razu taki wielki czerwony ekran, gdzie mamy nazwę błędu, mamy cały call stack, gdzie możemy sobie zobaczyć, w którym miejscu ten błąd wystąpił. I na dole tego pewnie nie widać, ale jest akcja, po lewej stronie jest dismiss, a po drugiej stronie jest refresh. I ten refresh tutaj jest o tyle przydatny, że tak jak mówiłem, wystarczy poprawić błąd, na przykład jeśli to jest jakaś literówka, nacisnąć ten reload i od razu ładuje nam się aplikacja jeszcze raz. Nie musimy budować projektów w Xcode, co jak wiadomo jest no, po prostu mało wygodne w tym momencie. Możemy oczywiście pisać własne pluginy, ponieważ twórcy React Native też nie wszystkie scenariusze przewidzieli. Pluginy pisze się w dość prosty sposób. Mianowicie wystarczy wkleić takie parę linijek kodu. Istotne tu jest tak naprawdę tylko to, że nazwa naszego modułu, czyli w tym momencie MyModule, i nazwa metody, której będziemy używać po stronie JavaScriptu, czyli w tym momencie MyMethod. Jeżeli chcemy takiej metody sobie użyć w kodzie JavaScriptowym, to wyciągamy z Reacta obiekt Native Modules. Na nim mamy dostępne property o nazwie, tak jak tam zdefiniowaliśmy, czyli MyModule. Na tym jest metoda MyMethod i tu możemy podać jakieś parametry. Generalnie widać od razu, że komunikacja z tą stroną Objective-C jest asynchroniczna, czyli podajemy jakieś parametry i na końcu podajemy callback, który zostanie zawołany, jak tam odpowiedni processing się wykona. Ja jestem autorem jednego z takich pluginów, tutaj będzie mała propaganda, mianowicie domyślnie twórcy React Native nie pomyśleli o czymś takim jak na przykład przesyłanie plików z urządzenia gdzieś na zdalny serwer. Jakbyśmy chcieli uploadować jakieś zdjęcie z naszego telefonu na serwer, to musimy skorzystać z jakiegoś pluginu. No i pluginy dostępne na GitHubie na wtedy, kiedy ja to pisałem i pisałem tą prezentację, nie wiem, może teraz coś się zmieniło. Wszystkie pluginy polegały na takim mechanizmie, że odpytywaliśmy Objective-C o na przykład dane jakiegoś zdjęcia z galerii i dane tego zdjęcia w postaci najczęściej jakiegoś data URL-a po prostu były przekazywane do JavaScriptu i z JavaScriptu był wołany jakimś fetchem. Notabene tutaj w React Native po stronie JavaScriptu też fetch jest domyślnie wspierany, więc można go używać. Natomiast było to niewydajne o tyle, że jak mamy duże zdjęcie, to przesłanie całych danych zdjęcia w postaci data URL jest po prostu wolne i cała aplikacja zaczyna zamulać. Więc ja napisałem taki plugin, dzięki któremu możemy zawołać coś takiego. Moduł się nazywa file transfer, metoda upload, podajemy jakiś obiekt konfiguracyjny, podajemy URI, czyli lokalizację tam odpowiednio naszego pliku na dysku w iOSie, podajemy pod który URL mamy zaploadować, jaka nazwa pliku, tam jeszcze są inne opcje, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. I po prostu całe żądanie HTTP jest inicjowane z poziomu Objective-C, dzięki czemu jest to o wiele szybsze i jeżeli taki callback przyjdzie, no to po prostu on jest potem propagowany z powrotem do JavaScriptu. Uprzedzając pytania, ponieważ jest to bardzo nowa technologia, generalnie, nie wiem, ludzie dopiero się jakby z tym zapoznają, community też jest stosunkowo małe, tak jak mówię, bardzo mało jest pluginów stosunkowo w porównaniu na przykład do takiego PhoneGapa, gdzie do PhoneGapa jest pluginów już strasznie dużo. Tutaj jednak to community jest dopiero tak jakby zaczyna się rozwijać. Szukałem właśnie jakie aplikacje są już dostępne zbudowane na React Native. Póki co znalazłem tylko jakąś facebookową aplikację do grup, nie wiem, nie używam tego, ale coś takiego znalazłem. Natomiast u mnie w firmie właśnie w zespole też rozwijamy jedną aplikację w React Native, która być może za jakiś czas pojawi się w App Store. Tak, no generalnie tyle. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś większe szczegóły, żeby nie zanudzać. Jak ktoś jest zainteresowany, można poczytać. Jest cała strona z dokumentacją, oczywiście są różne przykłady i tak dalej. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że właśnie możemy pisać, jeżeli ktoś lubi Reacta, może pisać w sposób taki jak w Reakcie, używając JavaScriptu, a w efekcie dostanie aplikację, która działa natywnie na iOSie. Tutaj oczywiście twórcy Facebooka dostarczają takich komponentów jak na przykład nawigacja w iOSie, jakieś alerty, wszystkie takie jakieś systemowe, dostęp do lokalizacji, do żyroskopu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest poimplementowane, więc tego wszystkiego można używać. Jakieś pytania?
Tak, więc komunikacja pomiędzy Powtórz, przepraszam. Pytanie jest takie, czy jeżeli byśmy mieli dużą część aplikacji napisaną w Objective-C, czy jest jakiś sposób, żeby Objective-C bezpośrednio ze stroną JavaScriptową się komunikowało bez takiego ciągłego odpytywania, tak jak ja to pokazywałem na przykładzie tego pluginu. Jest taki sposób, jest to udokumentowane, nie mówiłem o tym, ponieważ sam też tego nie używałem, nie sprawdzałem, jak to działa, natomiast jest zaimplementowany taki mechanizm, który umożliwia zapinanie się na odpowiednie eventy ze strony JavaScriptu, jakimiś event listenerami i po prostu w Objective-C tam trzeba skorzystać z odpowiedniego makra, którego w tym momencie nawet nie jestem w stanie powiedzieć jakiego. Można taki event striggerować i wtedy tak jakby po stronie JavaScriptowej na to zareagować. Znaczy, mi się wydaje, że pisanie w React Native nie jest aż tak proste jak pisanie w PhoneGapie, czyli nie jest tak, że napiszemy całą aplikację, którą po prostu zbildujemy raz na Androida, raz na iOS-a i będzie, powiedzmy, w przybliżeniu tak samo działać. Tutaj jednak podejrzewam, że będą pewne niuanse, które jednak trzeba będzie trochę inne podejście zastosować na Androidzie, trochę inne na iOS-ie, natomiast ułatwienie tu jest takie, że jeżeli mamy aplikację, która ma dużo jakiejś logiki, dużo jakichś takich rzeczy, to generalnie nie trzeba implementować tej całej logiki dwa razy. Nie trzeba pisać raz w Objective-C, nie trzeba przede wszystkim tak naprawdę pisząc w React Native, nie trzeba w ogóle znać Objective-C przy założeniu, że są dostępne wszystkie pluginy, które umożliwią nam zrobienie tego, czego chcemy. Ułatwienie tu jest takie, że po prostu ludzie, którzy nie znają Objective-C, czy nie znają Java, czy nie chcą się uczyć jednego i drugiego, mogą pisać w znanym im JavaScriptie w Reakcie, a biblioteka ta zapewni, że zostanie to, po prostu zostaną z tego wygenerowane aplikacje, które natywnie mogą działać szybko i na tyle wydajnie, tak jakby to było napisane normalnie w Javie czy Objective-C. Więc pytanie jest takie, czy potrzebujemy mieć OS X-a, żeby to w ogóle uruchomić, czy możemy to napisać na Windowsie? No odpowiedź brzmi nie, ponieważ tutaj jednak sam proces wgrywania aplikacji, debugowania i tak dalej odbywa się przez Xcode'a, no to jednak bez Xcode'a tego na iOS-ie nie uruchomimy, przynajmniej na ten moment. Możliwe. To znaczy, React Hot Loader generalnie najlepiej działa z Webpackiem. Ja korzystałem właśnie z Webpacka tutaj, jest plugin do Webpacka, który wspiera tego React Hot Loadera. Nie wiem, jak jest z Browserifyem. Natomiast no z Webpackiem działa, że tak powiem, bezboleśnie. No i bardzo to tak naprawdę przyspiesza sam development, bo nie musimy za każdym razem, wiadomo, wyklikiwać tego samego. Z Webpackiem można powiedzieć, że bariera wejścia jest zerowa. Tylko trzeba napisać jedną linijkę w konfiguracji Webpacka. To znaczy tak, ja się przyznam, że nie pisałem nigdy aplikacji stricte natywnych w Objective-C. Ja wcześniej, pisząc aplikacje mobilne, używałem właśnie PhoneGapa i jak zobaczyłem React Native, to wniosek mi się nasunął taki, że jest to dużo lepsze jednak, ponieważ, no wiadomo,
chociażby takie pierdoły, jak na przykład w aplikacji PhoneGapowej chcemy zablokować to, żeby scrollując do góry czy na dół cały UI nam nie chodził, tak jak to jest domyślnie w przeglądarce. Generalnie dużo trzeba się nakombinować, żeby to rzeczywiście ładnie wyglądało na telefonie. Tutaj mamy takie ułatwienie, że jednak te kontrolki są natywne, więc no, wrażenie jest takie, że o wiele mniej się trzeba napracować, żeby to płynnie działało. Natomiast czy jest prościej pisać w tym, czy prościej w samym Objective-C? No myślę, że jeżeli ktoś zna Objective-C, jest w tym biegły, no to może być mu wygodniej pisać w samym Objective-C. Ja pisząc aplikację, którą piszę w pracy, właśnie miałem problem taki, że potrzebowałem wysyłać zdjęcia, uploadować na jakiś serwer. No i trafiłem na taką barierę, że nie było przemyślane właśnie ten transfer plików, więc musiałem napisać taki plugin. No i podejrzewam, że to jest akurat jedyna taka bariera, na którą trafiłem, że musiałem dopisać coś swojego po stronie Objective-C. Natomiast no myślę, że póki nie, to community się jakoś nie powiększy. Wiadomo, no też twórcy Facebooka wszystkich scenariuszy nie przewidzą. To jest właśnie, jest open source'owe, jest nastawione na to, żeby ludzie to rozwijali, pisali te pluginy i żeby w przyszłości tak naprawdę ktoś, kto w to wchodzi, nie musiał w ogóle Objective-C znać, żeby w tym pisać. To może powtórzę, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli, że zaletą tego jest to, że piszemy jednak tak, jakbyśmy pisali aplikacje webowe, jest to dużo spójniejsze, nie musimy się przejmować różnymi rzeczami specyficznymi dla platform i że to jest też jedna z zalet. To dzięki. Myślę, że jak ktoś chciał pytać, jeszcze można Kubę ewentualnie złapać. Ja dziękuję bardzo, proszę o oklaski. Teraz jeszcze...